Myślałem, czy mam coś do powiedzenia, bo jakbym nie miał, to bym nie mówił. Więc zdziepko mam do powiedzenia. A to dlatego, że jestem z tymi wszystkimi, którzy przed chwileczką byli na spotkaniu biblijnym nad Ewangelią świętego Łukasza i byliśmy przy wydarzeniu, no tak można powiedzieć, pod tytułem Zacheusz. Jest to bardzo ciekawy człowiek. Już to, że był celnikiem, no to wiadomo, co za tym szło. Grzesznicy, celnicy, to było spójnikiem połączone. Być może, że ten zawód to już jest taki, że grzech jest jakby w strukturze tego zawodu. Może. Chociaż jest taki drobiażdżek, kiedy po tym wszystkim, co się stało, kiedy Chrystus stanął pod sykomorą, gdzie siedział Zacheusz, no bo małego wzrostu i chciał stamtąd obserwować Chrystusa, kiedy mu powiedział: zejdź szybko z tego drzewa, bo dzisiaj chcę być w twoim domu, to Zacheusz jak pistolet odpowiada: Panie, od razu Panie, Adonai, Kyrios. Czyli momentalnie się zorientował, czy ja wiem, wyznał wiarę, powiedzieć, że to jest Pan. I co? Połowę majątku mojego rozdaję ubogim, a tych, których skrzywdziłem, w czwórnasób wynagrodzę. Podejrzewaliśmy, że prawdopodobnie to cały majątek poszedł. To jak się w czwórnasób, a jak było trochę tych ludzi, mógł stracić wszystko. Biblia Poznańska tłumaczy: dzisiaj do tego domu weszło zbawienie. Co to takie? Jak to tu weszło? Jak było ubrane? Chrystus. Tam, gdzie Chrystus wchodzi, tam jest zbawienie. I co? Radość. Radość. Zacheusz przyjął go rozradowany. I zauważcie, jaki skandal Pan Jezus wywołał. Raduje się tylko Zacheusz, jego domownicy, a więc żona poczciwa, dzieciaki może, służący. Natomiast Łukasz pisze: wszyscy szemrali poza tym. Poza tym wszyscy szemrali, że do grzesznika poszedł w gościnie. No, trochę się Chrystus lubuje w takich skandalach. Skandalizuje. Wszyscy szemrali. Po której stronie byłbyś? Po Zacheusza czy z tymi bezgrzesznymi faryzeuszami? Ciekawe, że to tak Łukasz zobaczył. To, co jakoś tak do mnie przemawia, to to, że tam, gdzie przychodzi Chrystus, trzeba szybko działać, żeby nie przegapić. Taką jakąś naukę daje Zacheusz. Wszystko dzieje błyskawicznie. Decyzja za decyzją. Nie ma przelewania, co z tego będzie, a może, a muszę obliczyć, czy jak w czwórnasób, czy coś mi zostanie. Jest mimo wszystko wielkoduszny i mówi jednak: jeśli kogoś skrzywdziłem. Wypowiadając to słowo jeśli, może to nie był aż taki właśnie zdzierca, skoro tak mówi. Chrystus go tu nie poprawił. To, co do nas bardzo przez to przemówiło, tylko to, ale inne rzeczy. Zawsze zbawienie zaczyna się, zawsze inicjatywa rozpoczyna się od Chrystusa. My czasem taki, wpadamy w takie złudzenie. Ja? Tak.
a potem pójdę do Matki Boskiej, poproszę Judę Tadeusza, Pana Jezusa, żeby mi pomógł. Herezja, czystej wody herezja, czyli nieprawda, zawsze zaczyna Chrystus. I kiedy On zaczyna, zawsze to jest jakoś skutecznie. Przy okazji zawsze, jak zaczyna Chrystus, to próbuje wiara. Myślicie, że tutaj nie była próba? Bardzo. A przed chwileczką, kiedy była kobieta Kananejka, która prosiła o uzdrowienie córki, no nie godzi się tak kobietą. To też wielka próba, a potem się zdziwił, kiedy ona mu odpowiedziała: owszem, tak jest. Już więcej tak nie będę, ale wczoraj mi coś podkusiło i naraziłem kobietę na wielką próbę. Wiary pewnie też, bo chciała przyjść do spowiedzi. Ja powiedziałem: proszę nie zabierać studentom, nie wpychać się w kolejkę, bo to jest dla studentów. I zdaje się, że użyłem stara babą. Kiedy odłożyłem słuchawkę, już żałowałem mocno, ale nie miałem telefonu, żeby przeprosić za chwilę. Ale byłem ciekaw, czy przyjdzie. Przyszła. I to wcale się nie obraziła. Powiedziała: tak, słusznie, mi się to należało. Ale już nie mogłam wytrzymać. Wszystkie tutaj panie nie przyszłyby. To wiem na pewno. Ciekawa rzecz. Proszę? Nie, nie. Przyszła. I zbawienie się stało tej kobiecie. Byłem tego świadkiem. Wszystko, co zainspirował Chrystus, doprowadził sprawę Chrystus do końca. A ja tylko, nie wiem, czy byłem narzędziem, czy w swojej głupocie nastawiłem ją aż na taką próbę wiary. To już wystarczy jeszcze do jednej z tej próby wiary chyba się odnieść. Dobrze, że pan Turnau powiedział tak, jak powiedział, ja na własne uszy nie słyszałam, ale tak mi doniesi, że w sprawie księdza profesora Czajkowskiego, a mówię to dlatego, że tu w tym kościele, w tym duszpasterstwie ten człowiek kilkakrotnie głosił rekolekcje, biblijne, piękne rekolekcje. No i właśnie, i potem żeśmy się dowiedzieli, znaczy wczoraj, przedwczoraj, nie wiem, przedwczoraj, agent, prawda. Turnau powiedział tak: jeśli mam komuś wierzyć, to wierzę księdzom. I chcę powiedzieć, że moje takie jest też przekonanie. Jeśli mam komuś wierzyć, to wierzę księdzom. Michał mówi: no, może nie jesteście w takim dramatycznym napięciu, jakim ja byłem wczorajszy dzień, ale Bogu dziękuję, że tak Turnau się wypowiedział. Ja tylko powiedziałem, kiedy telewizja osaczyła mnie, że podpadaj pytanie, czy to jest, czy jak to wyglądało, czy były szantaże, czy były... Oczywiście, że były. I było jeszcze jedno, co, o czym się dowiedziałem w tamtych czasach od adwokata. Wszystko można zrobić. Okazuje się. Bo chodziło o to, że przyszło od żony Ubeka przez jej koleżankę do mnie, że szykują proces o pedofilstwo. Ja się zaśmiałem w twarz. No bo to dzisiaj to dzisiaj popularne. Wtedy to było no ewenement pewnie ten. Zaśmiałem się, ale potem porozmawiałem ze znanym adwokatem już nieżyjącym z Wrocławia i wtedy on mi powiedział: to jest orzechu groźne. Wszystko jest możliwe. Będzie dzieciak, który powie o tym, matka, która będzie przysięgała i wszystko będzie. Świadkowie też. Pamiętam, że wtedy za nie mówiłem, ale to sobie zapamiętałem.
to też tak. Przy tych próbach, które się dzieją też na naszych oczach, chciałbym polecić księdza Michała modlitwie. Modlitwie. Bo wierząc jemu, jednocześnie mogę się wczuć w to. Jest to zniszczenie człowieka, jest to zniszczenie dobrego imienia. Niestety, jeżeli. I to jest próba straszna. Biblijne te, o których mówimy, są naprawdę takie.